No cześć. Mam nadzieję, że to będzie krótki film, bo naprawdę nie mam czasu na te nagrywania, ale pokażę Wam dzisiaj praktyczne zastosowanie wykrywacza przewodów, takiego lokalizatora, bym bardziej powiedział, lokalizatora przewodów, nie wykrywacza, bo on ma swój generator. I zobaczycie, jak to w praktyce wygląda. Ja co prawda zawsze opisuję przewody antenowe, elektryczne, jakieś tam lanowskie. Ale hipotetyczna sytuacja, macie plik kabli, szkoda Wam czasu na przedzwanianie tego, zwłaszcza jak jest duża ilość przewodów, więc wtedy taki lokalizator jest bardzo przydatny i teraz zasymuluję szukanie takiego przewodu. To jest właśnie ten lokalizator marki CEM. Działa on na tej samej zasadzie, to te drogie fluki, ale jest zdecydowanie tańszy. I zobaczycie, że nie jest to wcale badziewie. Tutaj mamy, powiedzmy, obwód, który chcemy znaleźć, tak, antenowy, ale może to być równie dobrze gniazdo, nie ma z tym problemu, bo mamy tutaj bananki, którymi się po prostu w gniazdo, zdejmujemy to, mamy grube wtyki, a jak nie, możemy złapać się za przewody elektryczne i uwaga, przewody mogą być pod napięciem. Mogą być pod napięciem. Robimy to beznapięciowo, bo mamy generator, który wprowadza swój sygnał do linii i ta linia może być pod prądem. No dobra, mamy nasz generator. Jeden biegun czarny, uznajmy, że jest to ujemny, ziemia. Podłączamy sobie do przewodu ochronnego. To nam ma symulować ziemię, grunt. Drugi biegun gorący. Podłączamy sobie do wewnętrznej żyły gorącej, nie do zewnętrznego plotu, bo nam będzie wszystko dzwonić, tylko do wewnętrznej żyły. Spróbuję to złapać delikatnie. O! Trzymamy tylko żyłę wewnętrzną. Włączamy sobie nasz generator. Mamy tu kilka poziomów. Pierwszy, drugi, trzeci, ale oczywiście ustawiamy najniższy, nie ma problemu z tym. I uruchamiamy nasz generator. On będzie pracował w trybie automatycznym, bo tutaj nie ma nic skomplikowanego, sam się ustawi. Zobaczcie, tak? O, on już w tej chwili wykrywa ten przewód, prawda? Ale to nic. Lecimy teraz z drugiej strony. Mamy naszą rozdzielnię teletechniczną, powiedzmy, i zobaczcie. I mamy nasz przewodzik. Ten nam dzwoni. Zobaczcie. Tu nie dzwoni, tu nie dzwoni. A tu dzwoni najbardziej. W trybie auto. Tak działa w praktyce lokalizator przewodów. Przy najmniejszych ustawieniach, poziomach w trybie auto wszystko działa elegancko. Oczywiście możemy zwiększyć moc i czułość odbiornika i wtedy naprawdę te przewody można wykryć nawet, nie wiem, pół metra za regipsem. Zacznie nam dzwonić. Można też w różny sposób podłączać nadajnik. To jest bardzo istotne. Czy podłączamy ten przewód zerowy, na przykład do ekranu kabla, wtedy mamy bardzo. Czekajcie, wyłączę tylko odbiornik. Wtedy mamy bardzo, że tak powiem, selektywne wybieranie. Ten sygnał z nadajnika będzie się praktycznie wydobywał z samej końcóweczki przewodu. Czyli, na przykład, jak mamy zaprasowane F-ki już, to wtedy podłączamy. To w ten sposób, zobaczcie, na ekran i na gorącą żyłę, nie? Wtedy ten sygnał jest bardzo, tylko w tym przewodzie, nigdzie indziej nie wychodzi. Jeżeli szukamy w ciemno, żeby już z daleka nam coś brzęczało, podłączamy sobie drugi biegun do ziemi, wtedy ten przewód gorący dużo mocniej promieniuje na zewnątrz. Można znaleźć nawet przewody od ogrzewania podłogowego, bo podpinamy się
pod peksa, pod złączkę peksa. Woda jest jako przewodnik i po ścianie, po podłodze lecimy odbiornikiem i znajdujemy rurki. Także bardzo ciekawa rzecz, polecam.